To jest wieczór WTK, Sonia Kobylańska-Jóźwik. Dobry wieczór. Jak wytłumaczyć dzieciom, co właściwie dzieje się w tym roku na świecie? Jak przy tej okazji pomóc szpitalom i chorym? O tym porozmawiam już teraz z Państwa i moim gościem. Jest z nami pani Aleksandra Lipska, pomysłodawczyni i organizatorka jutrzejszego pikniku, którego hasło brzmi Nie dajmy się pandemii, ale też autorka książki dla dzieci o epidemii koronawirusa właśnie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Bardzo mi miło. Dziękuję za zaproszenie do programu. Chciałabym panią na początku zapytać o to właśnie, jak to się stało, że postanowiła pani napisać książkę o epidemii właśnie dla dzieci. Czy tego brakuje na naszym rynku, czy właśnie sama pani spotkała się z takimi wyzwaniami dotyczącymi tego, jak z dziećmi rozmawiać na ten trudny temat? Książeczka tak naprawdę jest oparta na faktach i obserwacji mojego syna Jasia. Właśnie kiedy rozpoczęła się epidemia tutaj w Polsce, tak oficjalnie, czyli marzec, kwiecień, zostałam zamknięta z synem w czterech ścianach. Obserwowałam jego tęsknotę za dziadkami, za bliskimi, takie niezrozumienie izolacji. No i pamiętam, że któregoś wieczoru mój kolega Tomek, z którym kiedyś pracowałam w liniach lotniczych Wizz Air, podesłał mi taką bajkę o zarazku. To była książeczka, bajeczka z 1920 roku autorstwa Alicji Chylińskiej, która tłumaczyła dzieciom wówczas, co to jest epidemia. I tekst, było to pod wpływem impulsu, chociaż wcześniej pisałam, chowałam moje jakieś tam publikacje do szuflady raczej, a tym razem postanowiłam jakby to, co napisałam, wydać. Więc można powiedzieć, że zarówno jest to oparte na faktach, obserwacji tego, co się działo, i postanowiłam zostawić coś po sobie w związku z tą epidemią i przelać to na papier i przy okazji pomóc szpitalom. To może nie zdradzając za dużo fabuły, chciałabym panią zapytać właśnie o to, co znalazło się w tej książeczce, jaki był pomysł na nią i dla kogo tak naprawdę jest ta książka? Czy ona też ma pomóc rodzicom, czy właśnie chodzi przede wszystkim o to, żeby dzieci przeprowadzić przez ten trudny czas? Myślę, że to jest powiązane wszystko ze sobą. Teraz tak pokażę, tutaj widzą tą książeczkę. To jest książka, która ma też elementy edukacyjne. Znajdziemy w niej takie troszeczkę zadania, troszeczkę tłumaczenie tego, skąd się w ogóle koronawirus wziął na świecie. Więc z jednej strony pomaga ona na pewno rodzicom przebrnąć przez ten temat epidemii, no ale przede wszystkim też została dobrze oceniona przez psychologów, przez lekarzy, którzy dostrzegli w niej też taką wartość troszeczkę terapeutyczną dla dzieci, które nie do końca właśnie tak z dnia na dzień miały to wytłumaczone, dlaczego przedszkole, żłobek zostały zamknięte, dlaczego już się nie mogą widywać z dziadkami, którzy przecież wcześniej się z nimi na co dzień spotykali. Także tutaj bym powiedziała, że to jest i troszeczkę dla rodziców, ale też ma dać dzieciom taką wiarę w ich moc sprawczą. Tutaj na sam koniec piszemy o tym, że dzieci są przyszłością świata i to jest akurat moje motto, z którym chciałabym iść przez świat, żeby naszym dzieciom mówić o tym, że mają tą moc, mają moc sprawczą i że wszystko są w stanie przezwyciężyć i że razem wspólnie jako społeczeństwo też tą epidemię przezwyciężymy. Jutro na Cytadeli organizuje pani piknik również właśnie w tej tematyce Nie dajmy się pandemii. Czy to jest związane z tym, że jesteśmy tuż przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego, dzieci znów mają wrócić do przedszkoli, do szkół i nie wiadomo tak naprawdę, co nas czeka? Też, poniekąd też. Będziemy troszeczkę rozmawiać o tym, co w wypadku drugiego lockdownu. O tym opowie nam zarówno dr Elżbieta Lenartowicz z Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, która opowie o dotychczasowych osiągnięciach polskich naukowców w walce z koronawirusem. Ale następnymi prelegentami będzie dr Joanna Sawicka-Metkowska, znana tutaj w Poznaniu jak dr Poziomka, a także Konrad Pierzchalski ze Stowarzyszenia Pomogę, bo mogę, którzy będą też opowiadać o tym, jak radzić sobie z epidemią w domu, czyli jak radzić sobie też z takimi tematami jak, nie wiem, oparzenia czy jakieś takie lęki związane z jakimiś zagrożeniami, które mogą nas tak naprawdę spotkać w domu w czasie pobytu na tej izolacji.
No i oczywiście o godzinie 16 wystąpi Robert Poczekaj, psycholog, psychoterapeuta, który też doda nam takiego pozytywnego ducha, opowie też, jak sobie radzić tak z tych aspektów psychologicznych, jakby jak sobie radzić z takimi tematami związanymi właśnie z tą, nie daj Boże, kolejną izolacją, która może nas czeka, może nie. Mam nadzieję, że jednak nie aż tak bardzo, ale nie wiemy, co będzie przecież za miesiąc czy za dwa. To jeszcze dopytam dokładnie, o której to się będzie działo i w którym miejscu na Cytadeli? Już mówimy, od godziny 12 zapraszamy do Tarasy Cafe Restaurant. To jest taka restauracyjka, takie miejsce po części otwarte. To jest bardzo blisko ulicy Na Stoku. Tam należy zaparkować samochód i podejść troszeczkę pod górę. Dla dzieci przewidzieliśmy także animacje, warsztaty medyczne, a na sam koniec koncerty. Najpierw duet coverowy Jakub Wilak i Maria Tacek, a później zespół Droga Do. I serdecznie w imieniu wszystkich organizatorów zapraszam poznaniaków na to wydarzenie. Czy do tego pikniku należy się jakoś specjalnie przygotować ze względu chociażby na to, że mamy cały czas stan epidemii? Tak, bardzo prosimy oczywiście, abyście Państwo ze sobą zabrali maseczki. My też te maseczki w razie czego będziemy mieć, ale przezorności nigdy za wiele. Dezynfekcję załatwimy my, będą płyny dezynfekujące. Oczywiście w związku z obostrzeniami też no, limit osób przybywających jednocześnie na terenie wydarzenia to 150 osób, a miejsca zostaną w odpowiedniej odległości rozdysponowane, także też będziemy starać się o to, aby odległość między osobami biorącymi udział w evencie była odpowiednia. Jeszcze chciałabym na koniec wrócić do kwestii pani książki, bo też dochód z jej sprzedaży jest w dużej części przeznaczony na też dobry cel związany z epidemią. Tak, zgadza się. Obecnie jest prowadzona sprzedaż książeczki w formie PDF-u, którą można właśnie kupić na stronie www.wielkiesprawy.pl, kosztuje 10 zł. Jutro wyjątkowo będzie można zakupić książkę papierową i wyjątkowo jutro całkowity dochód ze sprzedaży zostanie przeznaczony właśnie na wsparcie tych trzech szpitali, o których możemy przeczytać na stronie. To jest szpital w Wolicy, szpital w Szamotułach, a także na szpital wojewódzki w Poznaniu. Czy pani książki też trafiają do szpitali? Tak, udało się już oddać w Dzień Dziecka dzięki pomocy takich organizacji jak Fundacja Inicjatyw Młodzieżowych, dzięki Kancelarii Filipiak-Babicz, a także firmy TODO, którzy wspólnie zasponsorowali nam wydruk tej książki. Udało nam się dotrzeć do 16 szpitali dziecięcych w 8 województwach. Także dzieciaczki miały na Dzień Dziecka taką też niespodziankę i bardzo się cieszymy, że tak to wyszło. No, bardzo to było miłe i bardzo się cieszyliśmy ze wszystkich zdjęć, które do nas napływały z tej akcji. Aleksandra Lipska, pomysłodawczyni jutrzejszego pikniku Nie dajmy się pandemii, który odbędzie się na Cytadeli, autorka książki Epidemii, była moim Państwa gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję i również panią redaktor zapraszam z córkami. Dziękuję pięknie. A Państwu dziękuję za uwagę i też zachęcam do tego, żeby wybrać się na piknik, a także żeby spróbować dotrzeć do tej książki. Mogę zdradzić, że jest tam też bardzo poznański wątek. A teraz dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.